Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed Wami 14 odcinek City Skylines, w którym budujemy miasto marzeń i lada moment pewnie będzie ten 14 level, 14 kamień milowy i zajmiemy się w końcu tą autostradą, aby ją połączyć, aby fajnie tutaj ta boczna autostrada nam też doprowadzała mieszkańców do drugiej strony miasta, żeby przez całe miasto nie musieli jedną autostradą jeździć. Także na razie też, żeby za dużo kwadracików nie kupować, to po prostu kupię tak, żeby móc tylko tą autostradę jakoś tu bokiem poprowadzić jak najbardziej tutaj za tą ropą. Ona może sobie biec, jeszcze tutaj sprawdzę ewentualnie złoża. No tak, 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 tutaj by mogła sobie biec, tu ewentualnie jakieś rolnictwo. Więc tak ją sobie tutaj jak najbardziej puścimy, więc to możemy już robić. W tym czasie nam się odblokują odpowiednie kwadraciki i podłączymy, gdzie trzeba. Oczywiście autostradę budujemy, moi drodzy, czteropasmową. Pewnie jakieś tam poprawki będzie trzeba na nią wnieść. Nie, no przepraszam, nie czteropasmową, bo tak jak się ostatnio pomyliłem, zbudowałem na 5 pasów. Dobra, tak może dotąd. Także celem jest to, żeby po prostu były dwie autostrady z dwóch stron miasta, żeby też odciążyć ten ruch. No mam nadzieję, no i proszę, mamy długo oczekiwaną nagrodę. 28 kwadracików nam się odblokowało. I teraz się zastanówmy, co jakbyśmy chcieli puścić tę autostradę. No ja bym ją najchętniej oczywiście puścił już tutaj dołem, ale tu też ją możemy puścić. Czyli tak... Zastanawiamy się, moi drodzy. No na pewno ten kwadracik nam się przyda, abyśmy autostradę mogli podłączyć, to zdecydowanie ten, chociaż myślę, że tutaj już przy porcie też te kwadraciki możemy kupić. Nie wiem, na ile nas stać, a 700 tysięcy mamy, moi drodzy, 12 milionów. No i żeby tutaj zrobić jakieś połączenie, to też te kwadraciki myślę, że nam się tu mogą przydać. Ten może niekoniecznie. Ten może niekoniecznie. Na razie oczywiście dalej nie będziemy się gdzieś tam, wiecie, zapędzali. Może tutaj, żeby trochę ściąć tą autostradę, to i sobie tutaj te kwadraciki kupimy. Na razie wystarczy. 1 200 000 nas to kosztuje. Także wystarczy. Myślę, że na razie wystarczy. Zobaczymy, jakie tam jeszcze mamy odblokowane kamienie milowe, bo jakieś tam są. No to może stąd już pojedziemy. Tylko zobaczmy, czy tu na pewno jeszcze jakichś surowców nie ma, bo ja to cały czas, kochani, obserwuję. Dobrze, no i tu widzę, że na pewno nie obejdzie się. Oj, 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 oj. Nie obejdzie się bez jakiegoś wyrównania, bo to mi się tutaj nie podoba. Strasznie mi się nie podoba. Także troszeczkę tutaj pędzelkiem zrobimy porządku, bo może być problem później ze zbudowaniem jakiejś... O, no ja wiem, że tu jakieś góry, ale my to musimy troszeczkę wygładzić, moi drodzy. Musimy to wygładzić, bo tu autostradę będzie trzeba później puścić. Ciekawe, czy ona nam się tutaj w ogóle pod taką górę... Jest dobra zagadka, moi drodzy, ale to się będziemy martwić, wiecie, z czasem się będziemy martwić. Nie ma co na zapas siać paniki. Zobaczymy, na ile nam ta autostrada odkorkuje miasto, bo gdzieś tam oczywiście po części te znaki drogowe, które mamy do dyspozycji dzięki budynkowi służb, no, powiem szczerze, fajnie, na pewno coś tam oddaje. Dobrze, także... Pauza, bo tu bez pauzy nic nie zrobimy. Dobra, dalej się już nie da. No tak myślę, że tak będzie ok. Dobra, w ogóle generalnie to i ta cała autostrada będzie do przebudowania tutaj, bo chciałbym, żeby miała odpowiednią ilość pasów. Póki co będziemy po prostu szli w ryzyko i z gotowców korzystali, chociaż ten gotowiec... Znaczy tak, to by musiało być coś, co łączy dwie autostrady. Mógłby być ten. Mógłby być ten, bo on musi połączyć po prostu dwie autostrady. Na razie tymczasowo, tym bardziej, że na jakby drugą stronę na razie przejazdu nie robimy, więc
Na ten moment myślę, że w zupełności nam ten tutaj, ta koniczyna wystarczy. No, ona 9 tysięcy kosztuje. Wiem, z tego co pamiętam, w jedynce była o wiele droższa. Dobra, i popsułem. Na pewno steruje się trochę ciężej niż właśnie w jedynce, ale to zobaczymy. Dobra, to nam nie musi być jakoś nie wiadomo jak ważne, żeby po prostu było. Tylko teraz tak, jeżeli tu już mamy dwupasmową, no to już ją niestety zostawimy. Nie będziemy, wiecie, się bawić. Tutaj już polecimy sobie, myślę, że zależy co my tutaj budowaliśmy. Tu chyba czwórka była budowana. Tak, tutaj były cztery pasy. Chociaż ja widzę, nie, przez chwilę widziałem trzy, ale są cztery pasy jak najbardziej, czyli może to, co jest, spróbujemy po prostu przebudować. A więc dwa pasy na zjazd, dwa na wyjazd. Dobrze, no i cztery pasy na normalnie. Może tak w tę stronę damy. A tutaj w te już zostawimy w środku tutaj troszkę odstępu. O, widzicie, bo to czasem tak się krzywo. Musicie zwrócić dokładnie uwagę, jak w którą stronę to wam się pokazuje. Jak szybko klikacie, to potem będą takie właśnie, o, jak tu teraz zrobiłem, widzicie? Takie właśnie krzywe wygibasy będą. A jeżeli chcecie, żeby takich nie było, no to po prostu trzeba mocniej się skoncentrować. Robić to po prostu wolniej i będzie gitarka. Widzicie? Coś w ten deseń. Chociaż już wiadomo, że tak się nie da tego potem odbudować sprawnie, także ja daję na zewnątrz poszerzanie. Jest to może wkurzająca opcja w pierwszej chwili, bo trzeba się nauczyć klikać dosłownie, ale wydaje mi się to fajną opcją. Akurat tak jak wiele tutaj widzę niedociągnięć w Cities, to mi się bardzo, bardzo podoba. No dobrze, no i teraz trochę chyba za daleko i tak z tym pojechałem. Tu już ma być czwórka, tu też już ma być czwórka. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No to cóż, no to tutaj ten kawałek najwyżej się przesunie, czyli niepotrzebnie tam właściwie leciałem z tym. I czwórka jak najbardziej. Co też jest bardzo fajne i bardzo moim zdaniem pomocne, to tak jak widzicie, te linie pomocnicze, czyli to, co oczywiście w jedynce mieliście w Paint Road Anarchy, więc jest bardzo fajna opcja. Dobrze, no i następna opcja to będzie po prostu poprowadzić tą autostradę jakoś tutaj i żeby ją połączyć i potem połączyć z drugą częścią. Chociaż tutaj nie wiem, na ile teren wygładziłem. Zobaczymy, no. Troszkę ją nawet, słuchajcie, bym tylko zrobię to tradycyjnie już. Co dla was jest już chyba do przewidzenia. Tradycyjnie zrobię to w sposób taki standardowy, bez bawienia się. Oj, tu by trzeba, mi się wydaje, jakoś... Nie, da się. Tak z automatu da się, dobrze. Ja to później jakoś połączę. Słuchajcie, ja to później jakoś połączę. W sensie, że dopieszczę, ale w drugą stronę już się nie da, moi drodzy. Także myślę, że będziemy musieli tu zrobić to w ten sposób identyczny. Da się? Wychodzi na to, że się da. Ale tutaj przemienić kierunki autostrady. Choć wydaje mi się to niezbyt wygodne. Dla mnie klikanie prawym przyciskiem myszy, powiem wam szczerze, było wygodniejsze. Tutaj łatwo jest się pomylić i jakby zrobić nie ten pas, który byśmy chcieli. Tu jeszcze chyba wszędzie mamy. Nic się nigdzie przynajmniej nie świeci. Oczywiście to, że podziemia zmieniam, no to jest kwestia oczywiście kliknięcia page down. To jest jak najbardziej, moi drodzy, na plus. No to tak może dotąd dojedziemy, żeby równe było pole do startowania. Tutaj powiedzmy, niech ta autostrada, ona i tak musi lecieć. Czekajcie, ona, a zrobimy sobie takie założenie, żeby ta autostrada tu leciała. No, jakiś prąd tam mamy po drodze i może nam,
akurat przeszkadzać, ale oby nie przeszkadzał. No ale jesteśmy na pauzie, więc myślę, że możemy sobie pozwolić, aby... Ajajaj, tego druta się nie pozbędziemy akurat. Kurde, i dla druta będę kwadracik kupował. No nieźle, moi drodzy, nieźle. Przez jednego druta trzeba kupić kwadracik. No ale jak już kupiłem jeden, to już kupię drugi i zrobimy to troszkę jeszcze tak, o. Zrobimy to troszkę łagodniej, będzie ładniej. O, tutaj jest gitarka, tutaj jest gitarka. Czyli ja bym chciał tą autostradę, słuchajcie, mniej więcej tutaj tak poprowadzić. Będziemy najwyżej później to, wiecie, dopieszczali, ale tak jakiś tam wstępny wzór sobie zakładam. Cyk, nie jest to niestety szczyt jakiejś piękności. No cóż, tu będziemy musieli chyba jednak trochę ubrać. Nic z tym, kochani moi drodzy, nie zrobimy, ale żeby było równo, no to już do równego trzeba dać. To już trzeba dać do równego. O, też pokazuje, więc bardzo fajnie, bardzo mi się to akurat podoba, więc widzicie, to nie jest tak, że ja tylko narzekam na to. Cities jak najbardziej nie. A tu już musimy sobie jakoś poradzić. 180 stopni. Tutaj chyba podpowiedzi nie będziemy mieli, a mamy podpowiedź. Patrzcie, jak ładnie. Także nie było tyle stopni, ile bym chciał, ale... To w tę stronę też będzie podpowiedź? Nie, w tę stronę nie będzie. No nic, no to cóż, moi drodzy, no to żeby było na pewno równo. No nie będzie równo. W ten sposób na pewno nie będzie równo. Kurczę. Można tak tylko na oko robić, wiecie? Można tylko w tym momencie tak na oko próbować. Nie, troszkę dalej. Dobra, nie musi być perfekcyjnie. Pamiętajcie, że na takie dopieszczanie zawsze przyjdzie czas. To znaczy, że ja tak po prostu mam, że plany mi się też zmieniają, pomysły mi się zmieniają i jakby wychodzę z założenia, że najpierw robię jakiś szkic i nie mam czasu, nie spędzam nad tym, nie wiadomo, słuchajcie, ile też czasu, żeby to, nie wiem, dopieszczać. O, tu może dotąd zrobimy, bo chciałbym jednak tą autostradę tutaj troszkę ściąć. Także też nie poświęcam nie wiadomo ile czasu, bo wiecie, no obawiam się, że ten nam będzie przeszkadzać jednak. Dobra, no to podjedźmy bliżej prostą. Może dotąd podjedźmy. Okej. I cyk. Jeszcze nie. Gadają nam tu w radiu. Muzykę trzeba, moi drodzy, przełączyć, bo mimo, że ściszyłem, to nam gadają. Muzyczka fajna, ale nie podoba mi się to gadanie w tym radiu. Dobra, jeszcze kawałek podciągniemy. I teraz cyk. Jak na autostradę, to potworny, bym powiedział, zakrętas. Okropny, moi drodzy. No nie, to akurat, tak jak mówiłem przed chwilą, że się tyle nie szczypie, tak tu się trochę szczypnę, no bo jednak, wiecie, to dobra, to zrobimy, wiecie co, zrobimy inaczej, mam inny pomysł. Tutaj, skoro nam tak bardzo przeszkadza, 100 metrów, 102, damy troszkę tu, to tak samo, tylko trochę mniej metrów musi być, tak z, nie wiem, 90 parę, sprawdźmy, nie. O, coś takiego. Później będziemy zmieniali. I stąd wybierzemy sobie cyk. Rozciągniemy ile się da. To już lepiej będzie wyglądało. Widzicie, no jednak są rzeczy, jak robię mimo wszystko szkic, są jednak rzeczy, które są nieakceptowalne, moi drodzy. Są rzeczy, których no nie jestem w stanie zaakceptować. Także sami rozumiecie, że no można robić coś, wiecie, jako szkic, ale jednak
Myślę, że to wygląda lepiej, mimo że są dwa zakręty, a nie jeden, ale zdecydowanie wygląda to lepiej niż pierwotnie. No i tutaj na pewno też zetniemy, zobaczymy jak nam się tą autostradę uda zrobić. I tak jak mówię, no to jest, wiecie, to jest takie w tej chwili bardzo, ale to bardzo robocze, nie? To co robimy. Dobra, nie musi być jakoś tam super, a to przez to, że niby się pasy zmieniły, chociaż coś... A nie, bo tu czwórkę dawałem. Czemu ja tu czwórkę dałem? Jest piątka. Była piątka, tutaj czwórka. Co to ja narobiłem mądrego? Nawet się nie zorientowałem, słuchajcie, jak źle... A widzicie, i tutaj przykładowo, pomyłkowo zmieniłem kierunek. Także akurat to zmienianie kierunku według mnie było lepsze przez prawy przycisk myszy, a nie przez przeciąganie. Bo to jest takie bez sensu jakby zmienianie sterowania, to wcale wygodniejsze nie jest moim zdaniem, ale nie wiem jak tam u was, ale mi to na przykład, dla mnie to wygodniejsze nie jest. Nie wiem dokąd ja dałem tą czteropasmową. Zresztą tutaj nie ma znaczenia, komu to będzie tu na razie robiło znaczenie, później możemy to przerobić, prawda? To w tej chwili nie ma znaczenia. Dobra, autostrada jest podłączona do tamtej. Tutaj sobie może lecieć i tylko kwestia podłączenia jej tutaj. A ja bym to... Może sobie lecieć generalnie, jeśli oczywiście zrównamy tą całą krzywiznę, to jak najbardziej ona może sobie, moi drodzy, tutaj lecieć. To nic nie przeszkadza, aczkolwiek ta krzywizna jest tu dla mnie no przerażająca troszkę. Więc tak, tutaj troszkę zetniemy. Zaraz zobaczymy, co nam się tu uda wymyślić. Jest piątka, dobra. Co tam mi się dzieje, moi drodzy? To tak ja wiem, style. Dobra, niech będzie tak. Tutaj oczywiście podobnie. O, troszkę za blisko. O, troszkę za daleko. Kurde, że nie patrzyłem ile metrów. Widzicie, to jest taki test, taki... To narzędzie jest o tyle dobre, że warto patrzeć, ile metrów po prostu ciągniecie to. Dobra, już damy dalej kawałek, albo inaczej. Po prostu zrobimy, moi drodzy, stąd. Do tego i przypuszczam, że to tak wyjdzie sprawniej. O, dobra. To tutaj do linii, cyk. O, całkiem fajnie. Oczywiście pominę, że wiecie, że kształty tutaj mamy. Dobra, no i ten wjazd gdzieś tutaj by mógł być. No i chyba zrobimy, słuchajcie, taki sam wjazd. Myślę, że tutaj na ten moment nie będziemy się aż tak bawić, bo tu na pewno żadnych domów nie będzie. Także myślę, że na razie nie mam jakiegoś innego planu. Myślę, że w zupełności, słuchajcie... Oj, to takie wielkie jest. Dobrze. Dobrze. Także myślę, że w zupełności, wiecie, taki bajerek nam tutaj wystarczy. Cyk. Tylko szybko tutaj trzeba będzie to podłączyć jakoś fajnie, sprawnie. To tutaj możemy troszkę tak. I tak. Dobrze. Stąd. Tak. Tak, wiem, brakuje mi tu mówita. To cały czas będę, moi drodzy, powtarzał. To się nic nie zmienia. Dobrze. Czy, no to na razie zostawmy już tak jak jest, chociaż powiem wam szczerze, że tutaj na ten fragment nie mogę jakoś patrzeć. Ale przez to, że... Dobra, może tutaj na czwórkę damy. Będzie może to jakoś lepiej się mieściło. I tak w sumie jest tutaj bez różnicy. Natomiast na ten fragment tutaj troszkę nie mogę patrzeć. Znaczy zaraz tak wyjdzie, że całość zburzę, nie? Bo nie będę mógł na nic patrzeć, ale nie, moi drodzy, nie. Perfekcjonizm jest zły, pamiętajcie. Dobra, 130 metrów, to może nie wiem. Tak.
Dobra, bo to tutaj jest niepotrzebne. Dobra. 130 metrów. Tutaj damy na... wiem, 145. Albo 140. Zawsze jeżeli robicie wewnętrzne, no to wiadomo, tych metrów musi być mniej. A na zewnętrznym więcej, ale... no i wtedy sobie tylko cyk. Tak, no to to już połączymy od tej, myślę. No nie wygląda to, no ale już niech będzie. Aha, tu już znowu niepotrzebnie na piątkę przerobił. Była czwórka. Dobrze, to teraz tylko to podłączyć. Tu pewnie były dwa pasy. To te autostrady dwupasmowe robi. No tak, zapomniałem, w Polsce są dwupasmowe autostrady. Okej, okay, no i tu już zdecydowanie oczywiście powinny być trzy pasy. I teraz jest pytanie, czy mi się to w ogóle tym, słuchajcie, mostem tutaj uda przeprowadzić. To będzie dla mnie największe chyba wyzwanie. Przynajmniej trzy pasy powinny być. Cztery nie muszą, ale... żeby chociaż trzy były. Ale czy to się uda? Znaczy, dlaczego miałby być to problem? Dlatego, że tą strefę, słuchajcie, tutaj tak rozbudowałem i prawdopodobnie będzie trzeba ją troszeczkę przykurczyć, bo... ja teraz akurat nie mogę, patrzcie, kurde. Zrobiłem, że nie mogę. O, troszeczkę będzie trzeba ją minimalnie przykurczyć, bo będzie problem. Najwyżej ją później, słuchajcie, do... później ją najwyżej troszeczkę, wiecie, do... dodamy. Okej. Okay. Staram się jak najbliżej. A da się, bez problemu, tylko muszę patrzeć, jak tutaj leciałem. Dobra, jest, mamy. Mamy trzypasmowa, co spokojnie może być trzypasmowa, nie musi być większa. A tu jest czwóreczka już. Ojej, tutaj ten korek jaki się zrobił. No to akurat korkowi pomożemy. To akurat, moi drodzy, korkowi trochę pomożemy się zmniejszyć i... o, cyk, czy to musi właśnie, czy to by mogło tu jeszcze iść górą? Moim zdaniem jeszcze kawałek mógłby iść górą. Do pewnego momentu, bo może... ja często, słuchajcie, w ogóle robiłem taki patent, że autostrady robiłem na górze i pod autostradami były przejazdy, czyli nie trzeba było robić, wiecie, wiaduktów, nie? To jest nawet nie najgorsza opcja. Oj, tutaj teraz jest, widzę, problem. Czemuż? O tak? Nigdzie nie chce mi się dołączyć? To będziemy musieli z drugiej strony. To zrobimy inaczej. Z tej strony też. Oj, zbyt stromy spad. No to widzicie, to z zrobieniem do góry to wcale nie jest tak hop-siup, jakbyśmy sobie chcieli. Ciekawe, czemu taki jest problem z tym. Ze środka. Tak, wiem. Pod prąd. Dobra. Czyli teoretycznie działa autostrada. Aha, tu jeszcze musimy ją podpiąć i autostradę mamy. No tu były trzy pasy, to już zostawmy te trzy pasy. Już nie zmieniajmy. Bo przecież łączymy ze sobą, moi drodzy, dwie autostrady, jakby nie patrzeć, także... tak, to jest minus. To jest zdecydowany minus, jak na przykład łączycie, że wam nie wczytuje wysokości. Według mnie to jest ogromny minus. Dobrze? I teraz tak, no tutaj... tutaj muszą też być trzy pasy przynajmniej, no i tutaj też. Skoro jeden zjeżdża. Już tam nie liczmy na cztery, ale chociaż trzy. Aj, zaraz całe zmienię. Dobra, no to czyli co? Mamy podłączoną autostradę. Dajmy play. Dzisiejszy odcinek właściwie tylko pod znakiem autostrady, chyba że znając życie znowu coś tam wymyślę. Troszkę nas to kosztowało, mamy znowu stratę, za długo były zyski, moi drodzy. Taki los, taki rap, taka rzeczywistość. Tutaj jeszcze zabrudzenia zostały, mimo że właśnie, a jak tam te nasze tutaj
stację uzdatniania wody. Całkiem nieźle. Dobra, czyli tutaj autostradka też wleciała, idzie sobie tunelem, spoko, jak najbardziej fajnie, troszkę jak w Szwajcarii. Taki tunel, nie można do niego zajrzeć niestety na razie, ale spoko. Oj, moi drodzy, bo będziemy w plecy grube pieniądze. Na handlu elektrycznością trzeba podłączyć. W sumie mogłem to też tutaj skrócić, po co to tak idzie, ale... Albo dać pod ziemią, ale też tam zobaczymy. Zobaczymy. No i oczywiście wiadomo, jeszcze kwestia o samolocik leci, tak? Przypomniał nam o tym, że lotnisko trzeba zrobić. Jak najbardziej się zgadza. Tutaj jeszcze, słuchajcie, byłbym za tym, bo tam nam czegoś brakowało w rolnictwie. Tutaj na pewno mogłoby to być uzupełnione, ale zapomniałem czego. Ale to będziemy widzieli jak najbardziej w produkcji. Zboża nam cały czas, zobaczcie, brakuje. Mimo, że tyle daliśmy, kuraków jest trochę na plus i marchewek, czyli zboża i marchewek oraz bawełny. Także zboża nam, moi drodzy, cały czas brakuje. Nie ma lekko, widzowie. Zobaczmy, czy to może przyspieszmy trochę, zobaczmy. I teraz w tym czasie zobaczymy, co my tutaj zyskaliśmy za... Znowu punkty. Co to możemy odblokować? Może od końca. Pasmo satelitarne. Może odblokujmy. Nie mam pojęcia, co to może być, ale odblokujmy. Centrum kosmiczne, lotnisko międzynarodowe. No ale nam nie starczy już na lotnisko, więc jeszcze poczekamy. Więzienie nie ma potrzeby. System ostrzegania nieba. Mamy katastrofy akurat. Katastrofy akurat wyłączyliśmy, ale co to znaczy radio TS, teleskop, ten obiekt badań astronomicznych zwiększa zainteresowanie studiami. O! Pomaga w odnajdywaniu pod ziemią większych. O! Może nagle znajdziemy jakieś więcej, słuchajcie, złóż? Jak myślicie, moi drodzy, czy jest takie prawdopodobieństwo, że my coś tu znajdziemy? Tu nam się coś pojawiło. Pasmo satelitarne. O Jezu, 3 miliony 200. Ile utrzymania? Dobra. Radioteleskop. Ja myślę, moi drodzy, że ten radioteleskop jednak fajnie by było dać tutaj w tym miejscu, gdzie jest tutaj uniwersytet, gdzie jednak on nie jest jakiś super duży, ten radioteleskop. To może jako atrakcja tu przy głównej drodze go damy. Niedaleko uczelni. Tadam. Niech po prostu będzie sobie. Okej. Niech sobie będzie. I coś jeszcze odblokowałem? A, tu jest coś na uczelni jeszcze odblokowane. Uniwersytet i... Politechnika nie ma... Nie, jak? Nie można drugiej po prostu. O, tutaj nam się coś odblokowało. No dobrze, 2 miliony 500. Placówka nad badaniami geologicznymi. Myślę, że koło Politechniki, słuchajcie, by to jak najbardziej trybiło. Ja tu w ogóle gdzieś parking chyba podziemny budowałem. Czy mi się, moi drodzy, coś śniło? Czy robiłem parking jakiś? Są tu jakieś ulepszenia? Nie. W centrum badań nie, a w radioteleskopie też nie ma żadnych dodatkowych. Żadnych dodatkowych rzeczy. No dobrze, dobrze. Mamy jeszcze dwa, no ale nic z tym nie zrobimy. I zobaczcie, nagle dziwnym trafem, mimo dwóch budynków bardzo drogich, zaczynamy wychodzić na plus. To jest ciekawostka. Tu w ogóle mamy jeszcze, moi drodzy, statystyki miasta. Natomiast ja tak jakoś tutaj... Wiecie, pieniądze, budżet, jakoś tak może tutaj dochód, wydatki, no to są takie oczywiste rzeczy, więc... Możemy jedynie, o, eksportowana woda to nie, ale eksportowany prąd na przykład możemy chyba sprawdzić, ile zarabiamy, ale to wszystko jest takie, według mnie, mało czytelne. Jakoś ten wykres mi tutaj, miejsca pracy bez pracy, o, to byśmy mogli sprawdzić, ilu ludzi jest bez pracy, 300? No tak, bo bezrobocia w sumie nie mamy.
Poczta. Co nam tutaj poczta powie? Zebrana poczta, dostarczona poczta. O, turyści, turyści. To by mnie na przykład interesowało. 3000 turystów, dochody z turystyki. No, 700 tysięcy, moi drodzy. Pokoje hotelowe tutaj nie ma jakichś informacji żadnych szczegółowych. No, ciekawe. Asystent. Czy asystent nam w czymś pomoże? Nie, bo to jest chyba kwestia samouczka, a nam nie zależy na samouczku. No dobrze, moi drodzy, coś nam tam skoczyło, widzę znowu zainteresowanie. Cały czas nie wiem, jak to z tą pocztą, bo ta poczta jakoś tam daje... Zobaczcie, 121 tysięcy liczba przesyłek, a przetwarzane 105, czyli tak jakby cały czas za mało i nie wyrabiałoby się z pocztą. No nie wiem, nie wiem, moi drodzy, nie wiem. Słuchajcie. Myślę, że tutaj taki odcinek pod względem autostrady, jakiś, nie musi każdy być jakiś długi. Jak ma być 4, to czasem po kilka odcinków dziennie nagrywam, także dzisiaj myślę, że taki krótszy w zupełności wystarczy. Nie ma co tu więcej przerabiać na siłę. Po prostu musimy zajrzeć tu za jakiś czas i pobawić się jeszcze z jakimiś rzeczami, no na pewno mieszkania tutaj bym chciał, bo tu mamy na przykład lukę. Może to jest czas właśnie, żeby jeszcze tutaj mieszkania wybudować, te średnie, europejskie bloki, bo wszystkie są niejako europejskie, także o nie, tak nie chcemy. Ej, no nie mówcie, że to kliknęło za mnie, ja nie klikałem, nie chcę. Kurczę. Zlagowało mi się, dobra. Parkingi w zasadzie są, parki są, także spoko. Tylko tu bym nie chciał, w tym miejscu. A resztę mogą się budować, jak dla mnie. Nie ma problemu, wreszcie możecie się budować. No. Troszkę europejskie bloki, tutaj jeszcze te duże wieżowce chyba miały. Ale są strefy zaznaczone, także jak będą chcieli, to sami się... Czy wszędzie karawan, tutaj budynek opuszczony, cały budynek opuszczony. Kurczę, niedobrze, niedobrze, moi drodzy, bardzo niedobrze. I troszkę się jeszcze tutaj na przykład przemysłu domagają, ale tu na pewno bym jeszcze dalej poleciał też z jakimiś fajnymi, jakoś tak fajnie bym to rozwiązał, tak z Łukęsa bym zrobił takie fajne drogie, może nie, że wieżowce przy tej rzece, chociaż czemu nie, bo na przykład w Poznaniu przy Warcie są fajne apartamenty porobione, jako mieszkalne, ale może te średniego, zobaczymy, zastanowię się. Mocno się zastanowię, natomiast oni się, słuchajcie, domagają dużo przemysłu i myślę, że może tutaj coś im gdzieś jeszcze dodać, może tutaj byśmy wcisnęli przemysł, bo w zasadzie tu jest elektrownia. Tutaj są też elektrownie, a to jest taka dziura i tylko dlatego w sumie jest ta dziura, chyba że tutaj druty z prądem biegną, ale to też jest mój błąd, bo mogły iść pod ziemią, jakby się ktoś pytał. Chyba że tutaj jeszcze coś dołożymy przy autostradzie. W zasadzie możemy, moi drodzy, w zasadzie możemy. Jedną jeszcze symboliczną tutaj jakąś strefę dobudować, bo myślę, że przemysł, jak tak bardzo chcą, no to wypadałoby ludziom to dać, nie? Tak mi się wydaje, że wypadałoby to zdecydowanie ludziom dać. Ale może to już wiecie, co za ten przemysł wezmę się już w następnym odcinku. Tak będzie, myślę, że chyba najlepiej. Dzisiaj autostrada. Autostrada była głównym celem. No nic, dzisiaj krótki odcinek. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam jutro o 16:00. Kolejny odcinek City Skylines i będziemy lecieli dalej. Do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.